Dzień dobry, cześć bogate dusze. Tak się cieszę, że dzisiaj się spotykamy. Ja mam dzisiaj bardzo wiele do przekazania. Dzisiaj porozmawiamy i opowiem Wam o czymś szczególnym, o tym, co przywiozłam i czego się nauczyłam z wspaniałego szkolenia, seminarium i od wybitnego nauczyciela, u którego miałam przyjemność się uczyć. Było to 7-dniowe szkolenie doktora Joe Dispenzy. Wielu z Was śledziło moje relacje, moje publikacje i otrzymałam naprawdę sporo zapytań na temat tego, jak było na szkoleniu, czego się nauczyłaś, co przywiozłaś, czego tam doświadczyłaś, czy to jest warte. I abstrahując, chyba nie było takiego szkolenia, na które pojechałabym i w które bym się zaangażowała, które nie byłoby warte swojej ceny, ani tego, co tam zyskałam. Ja tylko zaznaczę, że dzielę się tutaj moimi przeżyciami nie w ramach żadnej reklamy, nie w ramach tutaj propagowania czy powielania pracy doktora Joe Dispenzy, ale podzielenia się tym, jak ja wzrosłam, jak poszerzyła się moja świadomość i tym, co może wzbogacić też ciebie, bo chcę się tym podzielić. Będę tutaj zerkała też na moje notatki, na mój dziennik, aby niczego tutaj nie przeoczyć. Dla tych z Was, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, ja jestem autorką książki Bogata Dusza, zajmuję się pomaganiem uduchowionym przedsiębiorcom w uwalnianiu ich blokad finansowych i wspieraniu ich, aby mogli prosperować i zarabiać w zgodzie ze swoją pasją i żyć na miarę swojego potencjału. Ja jestem dużą adwokatką tego, żeby sięgać po nasze marzenia, będąc kobietą, aby zarabiać w zgodzie z naszą kobiecością, w kobiecym trybie, zarabiać z przyjemności, z pasji, z radości, z lekkości, a nie dlatego, że musimy, nie dlatego, że nie ma innej opcji, nie dlatego, że coś nas do tego zmusza, tylko właśnie z chęci i hojności serca. I kochani, przejdę od razu do wrażeń. Ja uczestniczyłam w szkoleniu w Stanach i był to zjazd w pięknym, wyjątkowym dla mnie miejscu, więc jest to... Było to miejsce, które od razu mnie przyciągnęło. Jak wiecie, kocham podróżować, kocham odkrywać i zasilać się nowymi miejscami. I ja pojechałam na zjazd do Nowego Jorku, a dokładnie nad wodospady Niagara. I pomyślałam i poczułam, tak, ja chcę kiedyś w moim życiu mieć doświadczenie, że stanę nad wodospadami Niagara i zawsze kojarzyłam te wodospady z ogromną obfitością. I myślałam, to jest dla mnie znak, ja muszę tam być. I gdy podążasz ścieżką duszy, ufasz temu uczuciu, ufasz, to ta osoba, to to miejsce, to ten czas. I ufasz bardziej nieznanemu, niż temu, co przewidywalne. O tym jeszcze będę mówić. Mam ogrom tego, czym się dzisiaj podzielę, więc naprawdę słuchaj się, bo dzisiaj opowiem o doznaniach uzdrowienia, o wierze, o świecie kwantowym. Ogrom i oczywiście same bogate kąski, jak ja to mówię. Dobrze, więc od czego zacznę? Ja uczestniczyłam w zjeździe nad wodospadami Niagara, więc jak już widzicie, sama energia tego miejsca, woda, obfitość i piękno tego miejsca. Wodospady Niagary, im nigdy nie zabraknie wody. Z tego co, może nigdy to przesada, ale z tego co czytałam, w wodospadach Niagara one są potężne, zarówno od amerykańskiej, jak i kanadyjskiej strony. Wodospady Niagara mają jeszcze wody na przynajmniej 20 tysięcy lat. Więc to niech Ci pokaże, jak wielka obfitość jest dla Ciebie i dla nas. I z tego miejsca Ci życzę jeszcze raz, żeby obfitość w Twoim życiu płynęła jak wodospady Niagary. To jest moje hasło. Dobrze. I moja podróż i w ogóle samo szkolenie doktora Joe Dispenzy dla tych z Was, którzy są także zainteresowani jego pracą, co ja z tego wyniosłam, już mówię.
Samo szkolenie dla osób z Polski, ja uczestniczyłam w tygodniowym zaawansowanym szkoleniu. Dr. Joe oferuje także takie krótkie, to się nazywa Progressive Retreat, bodajże 2 czy 3 dni. Jest to inne doświadczenie niż to, na którym ja byłam. Na szkoleniu, w którym ja uczestniczyłam, uwaga, medytowaliśmy po 6-8 godzin dziennie. 6 do 8 godzin dziennie pracy nad naszą kreacją i na byciu w połączeniu z boskością i uważnością własnej świadomości. Więc my tak naprawdę przebywaliśmy w tym świecie kwantowym 6-8 godzin dziennie, oprócz tego wykłady doktora Joe, więc było to doświadczenie bardzo intensywne. Dla tych z Was też często mnie o to pytaliście i tylko dlatego otwarcie się tutaj podzielę. Samo uczestnictwo w takim warsztacie, w takim seminarium to kwota 2 500 dolarów, czyli ponad 12 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o rynek polski, złotówkę. I oprócz tego cała dynamika tego szkolenia, czyli loty, wyżywienie, zakwaterowanie w Stanach i w hotelu nad wodospadami Niagary. Dla mnie całe to szkolenie była to inwestycja około 5 tysięcy dolarów, więc całkiem około 25 tysięcy złotych. I mówię i dzielę się tym, żebyście widzieli, jaki jest poziom mojej determinacji, mojego zaangażowania, że ja dokładnie wiem, co to znaczy inwestować kwoty premium w siebie i mnie też tego nikt nie dał, na to wszystko pracuję, na to wszystko ja tworzę, więc ja sama przechodzę tę drogę. I odbyłam podróż z Barcelony do Stanów, do Nowego Jorku, a wiecie co, czasami niektóre osoby chcą doświadczyć mojej pracy, warsztatów i na przykład dla nich, oczywiście to jest ich sabotaż, ale przyjechanie z Krakowa do Wrocławia to jest ogromny wysiłek i ogromna operacja. A ja stoję w energii, że robię to, co jest konieczne. Trzeba polecieć na drugi kontynent. Oczywiście, że to zrobię. Dlaczego? Bo to jest moje pragnienie, tak prowadzi mnie serce i temu jestem wierna. Rozumiemy się? Więc cały projekt i spełnienie tego pragnienia dla mnie zmieścił się w kwocie 5 tysięcy dolarów, około 25 tysięcy złotych. Taki jest poziom mojej determinacji, a nawet większy. I teraz samo szkolenie. Oczywiście dr Joe jest postacią, którą osoby, które są w rozwoju, bardzo dobrze znają. Jest to wybitny naukowiec, badacz, przywódca duchowy, wykładowca, którego pracę ogromnie szanuję. 7 dni w jego aurze, w jego otoczeniu. Naprawdę niesamowicie połączyło mnie z nieograniczonymi potencjałami, co oczywiście przeleję na Ciebie już wkrótce, bo rozpocznę cykl Wieczory Wiary i powiem Ci dlaczego i skąd zrodził się ten pomysł. I sama postać doktora Joe jest to postać niesamowicie pokorna, niesamowicie skromna, bardzo oddana ludziom, ogromnie zaangażowana, byłam pod wrażeniem tego, że całe swoje szkolenie prowadził bez notatek, jego poziom wiedzy, wysławiania się, tłumaczenia tak niesamowicie skomplikowanych pojęć fizyki kwantowej, neuroplastyczności, wielu pojęć związanych z mózgiem, naprawdę jest zdumiewająca, ogromnie cenię jego pracę, jest wymagająca. I teraz przejdźmy do rzeczy. Jeżeli chodzi o samo szkolenie, uczestniczyło w nim oprócz mnie 1500 osób i uczestniczyło w nim wiele osób, które doświadczają naprawdę poważnych symptomów związanych przede wszystkim ze zdrowiem. Historia doktora Joe, który doświadczył złamania kręgosłupa w wieku 23 lat, gdzie lekarze nie dawali mu żadnych szans, skazywali go na wózek, i on
skontaktował się z taką świadomością, że ta wyższa inteligencja, wyższy umysł, który nadał formę i życie ciału, to co stworzyło ciało, może to ciało uzdrowić. I on się nie poddał tej diagnozie i opowiada, że przez 3 miesiące, po 3 czy 4 godziny dziennie medytował, łączył się z tą jaźnią i pomimo tego, że lekarze nie dawali mu szans, uzdrowił swój kręgosłup mocą swojego umysłu. I zaraz wam o tym opowiem, jakie było moje doświadczenie tutaj w pracy z ludźmi. I tak jak powiedziałam, większość uczestników były to osoby, które doświadczały pewnego symptomu w ciele, choroby. Były tam osoby na wózku, z rakiem, przeróżne dolegliwości fizyczne. I ja bardzo chciałam w tym wydarzeniu uczestniczyć jako uzdrowiciel, jako osoba, która podzieli się miłością, która zasili to pole. I akurat moja dusza wybrała tę datę, a jednocześnie była to data bardzo istotna. Byłam w Nowym Jorku, gdy była rocznica zamachów na World Trade Center. Byłam wtedy na sali z Joe, gdy dowiedzieliśmy się, że nastąpił koniec pewnej ery, bo zmarła królowa angielska. Bez komentarzy. I to wszystko działo się w bardzo, bardzo takim intensywnym okresie emocjonalnym, energetycznym i ja czułam, że miałam tam być. I słuchajcie, zaraz opowiem ci, jak przebiegały poszczególne dni i takie cytaty chcę się podzielić, które powiedział dr Joe. A jeśli macie pytania albo coś będzie niejasne, albo chcecie, żebym wyjaśniła, proszę zostaw komentarz, ja zaraz do tego się odniosę. Zatem, co było dla mnie takie szczególne i istotne, podzielę się kilkoma momentami. Oczywiście od pierwszego dnia były pewne wyzwania, bo samo szkolenie rozpoczynało się o godzinie 6 rano. Nie o 10, nie o 11, nie po śniadanku, tylko od 6 rano, czasu nowojorskiego. Dlaczego, jak mówił dr Joe, dlaczego rozpoczynamy o 6 rano? There's nothing else to do. Co innego mielibyśmy robić? To były jego słowa, które mnie rozbawiły. Aczkolwiek korzystaliśmy też z tej pory, ponieważ nasz mózg jest wtedy na innych falach. Chodziło nam, żeby zagłębiać się w fale alfa i w fale teta, jeżeli chodzi o nasz mózg, więc rozpoczynaliśmy szkolenie o godzinie 6 rano i jednego dnia była także medytacja związana z pineal gland, czyli przysadką mózgową, przepraszam, szyszynką po polsku się mówi i rozpoczynaliśmy ją o 4 rano, bo ten okres od 3 do 5 rano to jest czas największej aktywności naszej szyszynki, a szyszynka, czyli tutaj z tyłu głowy, przynależąca do 6 czakry, jest bramą do mistycyzmu, podświadomości i tak jakby anteną, która otwiera nas na to, co boskie, na ten wysoki wymiar, na ten wyższy wymiar. I dla mnie na początku, podczas pierwszych dni, dużym wyzwaniem, które oczywiście przerobiłam, jestem bogatą duszą, wszystkie zasoby są we mnie, więc była różnica czasu i tak zwany jet lag. Rozpoczynając warsztaty, czy wstając o 6 rano, dla mnie w czasie europejskim, na początkowych dniach, byłaby to godzina 12, tak? Dlatego ten jet lag również dawał mi się nieco we znaki podczas tego szkolenia, ale uczyłam się, jak prowadzić mój umysł, żeby jak najbardziej korzystać z tego czasu. Rozpoczynamy szkolenie, przyjechaliśmy do Buffalo, czyli tam, gdzie jest właśnie wodospad Niagara i samo to wydarzenie. Bardzo podobało mi się, jak zostaliśmy podzieleni na grupy. Aha, grupa całego szkolenia to było 1500 osób, więc wyobraźcie sobie wielką salę, 1500 osób z całego świata na szkoleniu, które nie należy do najtańszych, a niektóre osoby były na tym szkoleniu, słuchajcie, 14 raz.
inwestując w siebie ponad 100 tysięcy dolarów. Wśród takich osób chcę być. Na takiej sali chcę pracować. Po tym szkoleniu wymówki moje i moich klientów nie ma. Kochani, nie będzie wymówek już teraz dla mnie samej i tutaj dla moich klientów, skoro widziałam, jak wielka grupa jest w stanie medytować o 4 rano, 6 rano, przylecieć z Nowego Jorku, z Japonii. Ja sama to zrobiłam. Wiem, jak ważna jest intencja serca i to, co nas prowadzi, i ten, kto stanie do zmiany, przejdzie ten dystans, pokona ten dystans. I tego się nauczyłam. Więc tak, było nas 1500 osób i to, co chciałam powiedzieć. Zostaliśmy pierwszego dnia tak pięknie podzieleni. Każdy z nas miał taki bacz, taką zawieszkę odnośnie koloru i grupy, do której przynależy. I bardzo podobało mi się to, że nie było tak jak na innych szkoleniach takiego walczenia o miejsce. Ja usiądę w pierwszym rzędzie, żeby być blisko doktora Joe. Pięknie to zostało rozwiązane i każdego dnia te grupy zmieniały miejsce. Ona była pierwszego dnia blisko sceny, druga blisko telebimów, trzeciego dnia ta pierwsza grupa była później z tyłu. Było bardzo dużo takiej sprawiedliwości i takiej harmonijnej wymiany. To mi się ogromnie podobało. Rozpoczynamy w poniedziałek, po południu, pierwszego dnia. Pierwsze zdanie, które bardzo zapadło mi głęboko w serce i w duszę, to zdanie doktora Joe. Ja będę mówiła Wam je w oryginale dla tych z Was, którzy znają angielski, bo to może lepiej odda sens i potem przetłumaczę. Pierwsze zdanie, które mnie ogromnie poruszyło, to gdy doktor Joe opowiadał nam o potrzebie pokonywania samego siebie i przezwyciężania naszych starych, dawnych emocji, starych połączeń neuronalnych, starych myśli i starych nawyków. I on mówił, overcoming is becoming. Overcoming is becoming, czyli przezwyciężanie siebie pozwala nam się stać kimś nowym, pozwala nam na transformację. I dlaczego to zdanie dla mnie osobiście było tak ważne i wzięłam je do serca? Otóż już drugiego dnia doświadczyłam pewnego dyskomfortu, coś w moim ciele się przebudziło i ja do tej pory bardzo medytowałam, najczęściej przed snem lub zaraz tuż po przebudzeniu, uwaga, w pozycji leżącej. Jak wy medytujecie? Czy wy medytujecie również często na leżąco? Otóż ja w dużej mierze medytowałam w ten sposób. Natomiast na szkoleniu wymogiem była medytacja na siedząco, na krześle. I tutaj może się pojawić pewien dyskomfort, pewien ból kręgosłupa po jakimś czasie. Natomiast pamiętałam to zdanie, przezwyciężanie siebie pozwala nam się stać kimś nowym. I była taka jedna szczególna medytacja, którą dr Joe zawsze prowadzi na żywo, zawsze z prowadzenia, co mi ogromnie zaimponowało. Nie były to nagrania odtwarzane, chociaż mógłby idealnie tak zrobić, ale zawsze był obecny. I w pewnej chwili, drugiego dnia, słuchajcie, już kończąc medytację, odczułam tak duży ból w moich nogach, tutaj po bocznej stronie, jak są meridiany, że płakałam z bólu i myślałam, kiedy wreszcie skończy się ta muzyka, żebym mogła wstać, normalną przyjąć pozycję. Tak bardzo bolała mnie tutaj część nogi, uwalniałam pewnie jakieś spięcie, czy jakieś coś uwalniało się w moim ciele. Tak, zgadzam się, on ma bardzo ciekawą ekspresję w czasie medytacji, zgadza się. Często jest właśnie taka dziwna modulacja głosu, która niektórych na początku może przerazić, że właśnie in time and space i jest to tak przeciągane. Jest to dlatego, aby bardziej nadało to efekt hipnotyczny i bardziej przemówiło do naszej podświadomości. Więc nie ma się tutaj czego bać, to jest właśnie zamierzony efekt, aby bardziej wprawiło nas to w stan hipnotyczny. I takie połączenie i wyjście z tego awatara, którym jesteśmy, ciało,
postać, imię, nacja, czas i przestrzeń do tej nicości, do tej pustki w połączeniu z boskością. Tym, czego się nauczyłam, co może pomóc Ci w Twoich medytacjach i Twoim doświadczeniu, jest to, że i nawet dzisiaj miałam sesję jogi Kundalini z moją instruktorką, która uczy mnie jeszcze głębiej tajników oddechu, którego nauczyłam się właśnie u doktora Joe Dispenzy, oddechu, który to się nazywa pulling the mind out of the body, czyli wyciąga umysł z ciała, który zasila szyszynkę, jest to oddech przez wszystkie czakry, zaraz o nim też opowiem. I właśnie nawet dzisiaj moja instruktorka Kundalini opowiedziała, że to, co bardzo pomaga nam resetować nasz umysł, gdy już jesteśmy w stanie medytacji, to skupienie się tutaj na tym punkcie i nie tyle tutaj jest nasze trzecie oko, ale to jest ważny punkt, właśnie związany z pituitary gland, chyba dobrze tłumaczę, przysadką mózgową. I wystarczy, że zamkniesz oczy i skupisz się na tym punkcie i tak jakby twoje gałki oczne wznoszą się tutaj, wzniosą do tego poziomu. I to samo w sobie bardzo uspokaja nasz mózg. Mózg jest narzędziem umysłu. I również to, co wyniosłam, co bardzo mi się podobało w moim zrozumieniu, to to, że warto myśleć o mózgu jak o samochodzie, pojeździe, a o umyśle jak o kierowcy. Mózg jest narzędziem umysłu. Tak, przysadka. I to, co było dla mnie istotne, to właśnie ten moment pokonania samej siebie i że to mój umysł potrafi uspokoić ciało, że wszystko jest dobrze. Kolejnym takim głębokim przeżyciem dla mnie było to, co przekazywał nam dr Joe Dispenza, a mianowicie głębokie zaufanie do tego, co nieznane. Gdy my jesteśmy w stanie stresu, żyjemy w trybie przetrwania, jesteśmy bardzo zestresowani, chcemy przewidywać, chcemy kontrolować, chcemy konkurować, chcemy od razu zgadywać, co będzie, chcemy chwycić się tego właśnie, co nas uratuje. To sprawia, że wysycha nam w gardle, hormon stresu kortyzol bardzo się aktywuje. I tutaj, co dla mnie było istotne, to właśnie zaufanie do tego, co nieznane. Czyli tak jakby położenie się na wodzie możliwości i połączenie z nieograniczonymi możliwościami pola kwantowego, którego jesteśmy stale częścią, gdy jesteśmy nikim, nigdzie, w bezczasie, w bezkresie. I dla mnie wydarzenie, które było bardzo, bardzo istotne, to podczas tych długich medytacji, a później już półtora godzinna medytacja, dwugodzinne najdłuższe, ja chciałam więcej, ja zakochałam się w tych medytacjach, w doświadczaniu tego wymiaru siebie, to słuchajcie, dwa takie doświadczenia mistyczne, którymi się podzielę, wiem, że jesteś taką osobą, której mogę to powiedzieć, bo jesteś bogatą duszą i masz połączenie z tym wymiarem ciebie, to pierwsze z nich zaufanie do nieznanego. I dr Joe cały czas powtarzał nam you're so worthy of receiving, tak bardzo zasługujesz, by otrzymać. I zaufaj temu, co nieznane. I wiecie, co dla mnie się pojawiło? Ja podczas tych medytacji zaufałam i nawiązałam kontakt z częstotliwościami anielskimi. Wszystko ze mną dobrze, w domu wszyscy zdrowi. Natomiast tak, nawiązałam kontakt z tym wymiarem mojej duszy, który ma dostęp do tych częstotliwości i ma połączenie z tym wymiarem. Nie wiem, jak to powiedzieć, natomiast czułam, że gdy potem, już teraz też opowiem, na sesjach uzdrowienia coherence healing, ja lubię określenie, nie lubię określenia koherencja serca, uważam, że to jest nie do końca odpowiednie pojęcie po polsku, raczej bym to nazwała spójność serca i umysłu. Podczas tych sesji uzdrawiania czułam,
że te wibracje anielskie działają przeze mnie i ja wzywałam moje anioły, moich przewodników, ten wymiar, ich światło, aby przepływało przeze mnie. I zaraz Wam powiem, jakie były tego rezultaty. Więc to jest jedno, połączenie z częstotliwościami anielskimi przy uzdrawianiu, prowadzeniu ludzi, rozwoju mojej intuicji, pogłębienie mojego postrzegania. Dla mnie to było wow. Zaufanie do tego wymiaru. A drugi aspekt, podczas medytacji pracowaliśmy bardzo dużo nad błogosławieniem centrów energetycznych, tak nazywa to dr Joe Dispenza, a powszechnie znamy to jako czakry. I pracowaliśmy z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ale i też ósmą czakrą, tak zwaną czakrą duszy, czakrą kosmosu. I ja również bardzo czułam połączenie z tą czakrą, ale to, co mnie najbardziej zdziwiło i tak zachwyciło, to to, że po raz pierwszy głęboko czułam centrum energetyczne czakry korony. Jak taką właśnie piękną, liliową koronę, dwie takie smugi światła i dla mnie to doświadczenie było czymś niesamowitym i jak wspominałam tutaj w poście, po powrocie ze Stanów to, co nieznane, sprowadziło mnie do spotkania także z buddyjskim lamą i on, patrząc w moją czakrę serca, powiedział mi właśnie na moje pytanie, powiedziałam, że byłam właśnie na takim szkoleniu i niesamowicie mocno odczuwałam moją czakrę korony. A on powiedział, tak, nic dziwnego, twój dar, twój wkład, twój cel życiowy przejawia się i jest umieszczony na czakrze korony. Połączenie ludzi ze źródłem, z boskością, z podwyższeniem świadomości, z tym wymiarem ich samych. I dla mnie to było tak ważne i cenne potwierdzenie i pomogło mi jeszcze głębiej ufać temu postrzeganiu, więc dla mnie to było niezmiernie cenne. Chcę ci też opowiedzieć o takim wydarzeniu na sali, które bardzo mnie poruszyło. Podczas jednej z medytacji, gdy pracowaliśmy właśnie nad uzdrowieniem ciała, była jedna pani na wózku i wiecie, cała sala, 1500 osób mających tutaj opaski na oczach, medytujących i oczywiście wśród ciszy czy tam tła muzycznego. Jedna pani, kobieta, wiem, że była na wózku, bo była pod, wszystkie osoby były w kącie sali, które były na wózku, zaczęła krzyczeć: I wanna live, I wanna live, ja chcę żyć, ja chcę żyć, ja chcę żyć. I to jej zdanie, i ten jej krzyk tak bardzo mnie poruszył i niezmiernie mi pokazał, jak ważne jest, żebyśmy przeżywali nasze życie w pełni, żebyśmy sięgali po nasze pragnienia, po największe marzenia, żebyśmy podróżowali, dawali sobie to, co najlepsze, bo nikt z nas nie zna dnia ani godziny, nikt z nas nie wie, co jest nam pisane w naszym przeznaczeniu. I bardzo mnie to poruszyło i stwierdziłam, że i moją afirmacją jest: żyję w pełni, sięgam, daję sobie, jeżdżę, doświadczam, kosztuję. I to, ta pani dała mi ten dar poczucia jeszcze większej chęci przeżywania życia w pełni. I chcę teraz opowiedzieć jeszcze o sesji uzdrawiania. To było bardzo piękne doświadczenie, sesja Coherence Healing, sesja koherencji i wyglądało to w ten sposób, że najpierw przez pół godziny dr Joe wprawiał nas w stan połączenia z polem kwantowym, w tą nicość, w pustkę, ponad ciało, ponad naszego awatara. I co ciekawe, dr Joe też mówił, pokazał cenną perspektywę, że rzeczywistość, którą doświadczamy i widzimy zmysłowo, ona jest niczym hologram. Tak jakbyśmy sobie założyli te okulary, wiecie, wirtualnej rzeczywistości. I to postrzegamy w tym wymiarze, że ta rzeczywistość, choć trudno to pojąć do końca, jest iluzją zmysłów. I co powiedział, i to jest cenne zdanie, że choroba,
symptom jest takim zabrudzeniem pola. A pracując metodą Berta Hellingera, znam to pojęcie, jest to mi to bliskie. I on powiedział, jeśli zmienisz materię, informacje w polu, zmienisz pole. Stąd tutaj jeszcze jeden głęboki wniosek, bo obserwowałam wiele osób, które przyjeżdżały do Joe Dispenzy tak jakby do uzdrowiciela i mędrca. Ja mam taki symptom, proszę pomóż mi z niego wyjść, proszę pomóż mi wstać z wózka, proszę pomóż mi pokonać raka, guza, cokolwiek. I on zawsze powtarzał, że cała apteka jest w tobie. Czujesz się lepiej po tej medytacji? To kto cię uzdrawia? Ty sam. I moje głębokie przemyślenie również ma to związek, jak połączyć ten wymiar tworzenia kwantowego, prawa przyciągania, pracy doktora Joe, Louise Hay i bardzo wielu, powiedzielibyśmy, new age'owskich nauczycieli, chociaż ja uważam, że to jest przepiękny dar, cała ta filozofia i cały ten poziom świadomości. I z drugiej strony świadomość niedualna, taka jak na przykład praca Byron Katie, praca Eckharta Tolle, wkład Berta Hellingera i ustawień systemowych. I chcę się podzielić z tobą, jaki jest mój pogląd i opinia na temat tego. No dobrze, Justynko, to w takim razie co? To po co jest choroba? Po co są te symptomy, skoro ja sobie mogę wykreować wszystko, co chcę i tak naprawdę wkraść się za DJ-kę samego Boga i sobie zmieniać przyciski. A teraz nie chcę choroby, teraz chcę samoobfitość, teraz nie chcę takiego związku, teraz chcę takie ciało. Ja sobie mogę to wszystko zmieniać i mieszać Bogu, losowi, przeznaczeniu tutaj na DJ-ce, tak jak mi się podoba. Tego nie chcę, to chcę. Chcę się do tego odnieść. Tworzymy i jesteśmy boskimi istotami, które mogą tworzyć swoją rzeczywistość. I moja perspektywa jest taka, mając doświadczenie zarówno pracy metodą Berta Hellingera, pracy Byron Katie, pracy doktora Joe Dispenzy, jest taka, że ten inny stan świadomości i inne rezultaty są ci dane dopiero wtedy, kiedy twoje potencjały duszy są na tyle rozwinięte. Potencjały takie jak pokora, poziom miłości bezwarunkowej, szacunek, szlachetność, czystość serca, uwolnienie żalów, obraz, urazy, osądu. I jak ja to widzę? Otóż choroba czy symptom, albo długi, bankructwa, trudności, są ci dane, bo gdzieś naruszasz pole, naruszasz pewne zasady i ta informacja, która jest w twoim polu, w twoich podświadomych emocjach, odłożona w twoim ciele, jest wadliwa, ma rysę jak płyta gramofonowa. Nie gra, nie składa się, jest oparta na stresie, na ograniczających przekonaniach, na niskowibracyjnych emocjach. I teraz uzdrowienie, w uzdrowieniu chodzi o to, żeby zostało uszanowane to, co zostało wykluczone, żeby zwiększył się poziom miłości w tobie, miłości bezwarunkowej, miłości do przodków, miłości do ciebie samego, twój poziom szlachetności, uwolnienie urazy. I teraz, gdy my chcemy wyzdrowieć za szybko albo zdejmij to jarzmo ze mnie, to ja mówię w ten sposób. To, co ciąży ciału, często uwalnia duszę. To, co sprawia, że ciało choruje, często jest w służbie duszy. Jeśli chcemy się tak szybko zapędzić w to uzdrowienie, nie odbierając jeszcze tych duchowych lekcji, to możemy się wpędzić w coś niekorzystnego. I to, co chcę przekazać teraz, chodzi tutaj o to, że dąż do uzdrowienia i już teraz czuj się uzdrowiona, natomiast
dbaj o to, dbaj o poziom miłości w twojej duszy i o to, kim jesteś jako człowiek. Czy ty się obrażasz, czy ty się złościsz, czy ty składasz zażalenia, czy ty osądzasz drugiego człowieka? Za każdym razem, kiedy się fochasz, obrażasz, chowasz urazę, to już jest początek choroby. Dbaj o czystość twojej duszy. Odbierz te perły, te skarby i gdy zmieni się jakość tego, kim jesteś w środku, ciało na pewno za tym podąży. Więc to jest tylko taka wzmianka na temat tego i każdy z nas ma taką pracę i wierzę, że symptom jest przewodnikiem. Pokaż mi jeszcze, kochany, bólu i symptomie, gdzie potrzebuję wrócić do miłości. Kogo jeszcze obdarzyć szacunkiem, miłością, spokojem? Gdzie jeszcze mogę uwolnić siebie od żalu i powrócić do prawdy, która jest miłością? I teraz jeszcze przytoczę, zaraz opowiem o sesji spójności, może już teraz, bo zapomnę. Sesji koherencji serca. Otóż 1500 osób, wcześniej dr Joe przygotowywał nas, abyśmy weszli w ten stan uzdrowiciela. Każdy z nas jest uzdrowicielem. Przebudź tego uzdrowiciela w sobie. I mieliśmy na sali 300 osób, które były wybrane jako około 300, coś takiego, jako healees, czyli osoby, które otrzymywały uzdrowienie. I słuchajcie, były to 3 sesje i mieliśmy małe grupki, około 6 osób. I wiecie co? W ciągu 3 dni każde doświadczenie uzdrowienia, uzdrawiania innej osoby było dla mnie niezwykłe, ale chcę podzielić się tobą 3 dnia już na sam koniec. Otóż za każdym razem, gdy robiłam tą sesję uzdrowienia, ona trwała około 1,5 godziny. Kończyłam ją z zapłakaną nakładką na oczy, bo tak wiele miłości wypływało ze mnie i poruszały mnie słowa, gdy dr Joe mówił: miłość, którą dajesz, jest miłością, którą otrzymujesz. I teraz, gdy dałeś tyle miłości drugiemu człowiekowi, i on mówił: kochaj go aż do uzdrowienia. Love them into being, love them into life. Pokochaj ich do uzdrowienia, ożywienia. I my wspólnie otaczaliśmy ich taką wibracją, że oni już są zdrowi, że wszystko jest cudownie, że wysłamy im ogrom błogosławieństw, że cuda działy się dosłownie na sali. I chcę powiedzieć ci, co działo się ostatniego dnia, 3. Otóż wchodziliśmy z wielką miłością na salę, z rękoma na sercu, każdy z nas w połączeniu z czakrą serca. To było piękne doświadczenie. I moja intuicja, która jest świetna, już teraz bardzo wyostrzona, skierowała mnie do pewnego człowieka. Nie wiedziałam dlaczego, nie pytałam się, nie interesuje mnie dlaczego, po prostu szłam za prowadzeniem. I był to człowiek, którego kiedyś już poznałam, rozpoznałam, ponieważ był na śniadaniach i widziałam go, znałam jego historię, ktoś mi opowiedział. To był mężczyzna, bodajże z tego co pamiętam, po wylewie, z jakąś trudnością, nie mógł chodzić, chodził albo o lasce, kulach, albo na wózku. I słuchajcie, to był Jason z Kanady i ten mężczyzna mówił z trudnością, nie mógł się poruszać i gdy zapytaliśmy go, czemu tutaj jesteś? On powiedział, że bardzo wierzy tutaj w uzdrowienie, w tę pracę, medytuje. I to, co mnie poruszyło, to, że nikt w jego otoczeniu, nawet jego dziewczyna, każdy mówił mu, ale po co tam jedziesz, bez sensu, tylko pieniądze tracisz, skąd my to znamy, tylko pieniądze wydajesz na to, bez sensu, no nie widzisz, co ci mówili lekarze, a może do twojego zdrowia to jest właśnie niekorzystne, żebyś się tak stresował, wyjazdy, podróże, etc. I słuchajcie, ja nie zdając sobie sprawy, stanęłam naprzeciwko Jasona. Moje krzesło było zaraz naprzeciwko niego. I już oczywiście się wzruszam, gdy o tym mówię. Bo gdy widzę, gdy dostrzegłam tą determinację człowieka, który
ma trudności, żeby podróżować, chodzić, mówić i stawia się na szkolenie i pokazuje, jak jest zdeterminowany, nie może płynąć nic innego, jak tylko miłość. I wiesz co? Stanęłam na tym krzesełku naprzeciwko niego, obok mnie dwie inne osoby po mojej prawej i trzy naprzeciwko, nasza grupa 6 osób, na salę 1500. I stanęłam naprzeciwko niego i zobaczyłam, o wow, to jest nasz Jason. I poczułam całą sobą, mając te ręce na sercu, dam ci całą moją miłość, całą, wszystko, co tylko mam. Dam ci całą moją miłość, wszystko, tyle, ile mam w sercu. I cała ta sesja koherencji serca, uzdrowienia z intencją dla każdych tych wszystkich osób i przede wszystkim w mojej grupie dla Jasona, była tak poruszająca. I słuchajcie, skończyliśmy, my tutaj po prostu ogromnie zasilamy miłością, energią, jesteśmy w tej przestrzeni kwantowej, wibrujemy w tym najwyższym potencjale zdrowia dla niego. I nagle kończy się ta sesja i Jason wstaje. Wstaje o własnych siłach i idzie w kierunku sceny i doktora Joe. I kolejna osoba, która była uzdrawiana, bierze jego kulę i krzyczy na całą salę. Kto potrzebuje kul? Bo on już ich nie potrzebuje. Doktorze Joe, czy ty chcesz jego kulę? Bo on właśnie wstał o własnych siłach. Słuchajcie, cała sala bije brawo, wszyscy jesteśmy w euforii. I to, że na całą salę, w mojej właśnie grupie, przy tej osobie Jasonie to się stało, dla mnie to był taki pokaz wiary, głębi, możliwości serca i tego, że było mi dane pokochać drugiego człowieka aż do uzdrowienia, jest niesamowite i jestem teraz tytanem wiary, nie ma dla mnie niemożliwego i wiem, że symptom czy choroba to jest po prostu zakłócenie, zaburzenie w polu i to przepełniło mnie taką wiarą, byłam tak poruszona i naprawdę doświadczenie tego, że on wstaje o własnych siłach, nie dzięki lekarstwom, nie dzięki operacji, nie dzięki jakimś chemikaliom, tylko swojej miłości, sercu i połączeniu z boską miłością, czystą miłością w polu. I że my możemy to sobie dawać, dla mnie to było przełomowe. I był jeszcze jeden fragment, jedna historia, bo my chodziliśmy także na walking meditations, czyli medytacje w ruchu, chodzące, gdzie na własnych słuchawkach mieliśmy dostęp do aplikacji i słuchaliśmy medytacji, medytacja w ruchu, czyli to samo co medytacja, tylko z otwartymi oczyma, żeby nie tracić tego stanu. I była również pewna kobieta, niezwykła, z tego co pamiętam nazywała się Claire i Claire przyleciała nad Niagarę z Australii, mając fibromialgię, sama, podróżując samolotem na wózku. I ja się pytam, a jakie wymówki masz ty? Jakie wymówki masz ty? I sobie też zadaję to pytanie, chyba już nie mam wymówek, naprawdę. I wiecie co? I ktoś nakręcił wideo, gdy my byliśmy na medytacji przy wodospadach Niagary, co dla mnie było tak mistycznym doświadczeniem. Patrząc na to wszystko i w pewnym momencie w nagraniu dr Joe mówi: idź teraz tak jak chodzisz ty, gdy już to masz, gdy jesteś już w tym stanie, gdy doświadczyłeś już tego, wejdź w ten przyszły potencjał. I wyobraźcie sobie, że zespół doktora Joe nagrał Claire, jak z wózka wstaje na chodzik i zaczyna krok po kroku stawiać właśnie stopy. I ktoś nam to nagrał i następnego dnia w ciągu szkolenia zostało to puszczone. I znów mnie to głęboko poruszyło, bo pytam się siebie,
I doktor Joe skomentował, you gotta start somewhere, musisz gdzieś zacząć, musisz od czegoś zacząć. I czasami, tak jak dla Claire, to jest przejście z wózka inwalidzkiego na chodzik, ale stawiasz te kroki i pokazujesz, że wierzysz, że masz wiarę, że sięgniesz po to. Tak mnie to poruszyło. Spłakałam się znów jak bubr. I pomyślałam sobie, a gdzie jest taka moja wiara, że z jednego pułapu przechodzę na drugi? A co dla mnie w moim życiu jest tym chodzikiem, w który czasami może wątpię, po który nie sięgam? A tutaj kobieta pokazuje żywą wiarę. Żywą wiarę, że ona wierzy, że ona powróci do pełnego zdrowia. Przyleciała z Australii, przyleciała samolotem sama i stawia kroki. Czy dziwne, że dr Joe akurat ją zauważył? Nie. Wszechświat, zawsze powtarzam wam, ma oczy i widzi, kto wykonuje kroki, kto się stawia, kto pokonuje dystans, kto ma żywą wiarę, kto ufa nieznanemu, a kto wątpi, a kto mówi, benzyna za droga, nie mogę, to nie ten czas. I jeszcze kilka cytatów, bo się rozgadałam, ale tutaj przepływ miłości jest tak wysoki. Dr. Joe mówił tak, że wszystko to, co nie jest miłością, musi umrzeć. I teraz jest okres, koniec okresu przejścia, jeżeli chodzi o zmianę planetarną. Słuchajcie, kochani, pociąg odjeżdża, pociąg przebudzenia, pociąg do zmian, ostatni gwizdek, co to znaczy? Ja mówię, że mam około roku, 3 miesięcy do 2024 na generalne porządki. Wszędzie tam, gdzie wibrujesz w strachu, w braku, w niskich wibracyjnie emocjach, smutku, złości, depresji, frustracji, to trzeba uporządkować. Ja się stawiam teraz, okej, pokaż mi gdzie jeszcze, pokaż mi gdzie jeszcze. I metaforycznie odsuwam szafy, odsuwam lodówkę w moim wnętrzu i tam jest jeszcze brud i tam trzeba jeszcze posprzątać. Okej, ja się stawiam, ja to chcę wykonać. Teraz ogromnie dużo inwestuję w mój wzrost, w mój rozwój, w pracę z ciałem, duszą, wszystkim po prostu, bo widzę, że jest to koniec etapu przejścia i musimy mieć, kochani, generalne porządki w sobie, w naszym świecie, w naszym życiu, bo Ziemia 3D i Ziemia 5D to będą zupełnie inne wymiary. I jeszcze cytat. Dr. Joe powiedział takie zdanie. Initiate me into my weak point so I can overcome it. Czyli zainicjuj mnie w tym, co jest moim, wdróż mnie w to, co jest moim słabym punktem, najsłabszym, moją piętą achillesową, żebym mogła to przezwyciężyć, uzdrowić, pokonać. Świetna intencja. Magda pyta, czy ty, Justynko, możesz już wykonywać te same sesje co dr Joe? Tak, dołączyłam do takiej grupy Coherence Healing i tak, po tych warsztatach mogę już wykonywać takie sesje. One są całkiem długie i już dla jednej z moich bliskich przyjaciółek, Emileczko pozdrawiam, wykonałyśmy takie sesje, więc tak, chętnie tym służę. Mam w planie jeszcze pojawić się na takim zaawansowanym warsztacie, seminarium doktora Joe dla osób, które przeszły już ten 7-dniowy. Więc tak, kolejne cytaty i kolejna inspiracja dla was. Kolejne zdanie doktora Joe, i które mnie też towarzyszy, to now is the new later, czyli teraz jest tym, co nazywaliśmy później. Teraz jest później. Czyli teraz jest to, co wcześniej nazywalibyśmy później. To, co nazywasz później, dzieje się teraz. Cudowne zdanie, że to nie wierz w to, że jakaś choroba czy symptom jest chroniczny. Nie ma czegoś takiego. Chroniczne jest tylko nasze przekonanie,
że tego nie da się uzdrowić. I on powiedział takie zdanie: pokonaj twoją chroniczną niewiarę, że to nie jest możliwe. Uwierz w możliwość, uwierz w potencjał i nie popadaj znów w ten stary, domyślny schemat. Pokonuj siebie. Aha, do tej pory na przykład ja to zrobiłam, więc ja to znam w paradygmacie pieniędzy. Do tej pory stara Justyna myślałaby, nie mogę, nie mam pieniędzy, nie stać mi, a co jeśli zabraknie? I musiałam tworzyć nową siebie. Oczywiście, że są pieniądze, oczywiście, że Bóg zasila mnie, oczywiście, że są ludzie, którym z chęcią posłużę, oczywiście, że jest mi pisane żyć w obfitości, oczywiście, że moja dusza ma zasoby, oczywiście, że pieniądze przychodzą do mnie, oczywiście, że ludzie mnie kochają, że chcą mojej pracy. Pokonaj ten stary paradygmat. Następnie dociśnij tam, gdzie do tej pory się zatrzymywałaś. Czyli tam, gdzie do tej pory był twój moment, a już sobie odpuszczam, a to tyle, pójdź o krok dalej, o 10 minut dalej, o jeden wysiłek dalej, o jedną pracę dalej, o idź dalej niż to, co do tej pory cię zatrzymywało. Następnie ćwicz się w tym, by powracać do uczucia miłości w sercu. I ja często robiłam to z wami poprzez moją praktykę poranka z duszą, może do niej też wrócimy na wiosnę, gdy mówiliśmy kocham, kocham, kocham i napełnialiśmy naszą czakrę serca tym skupieniem na miłości. On mówi dokładnie to samo. Następnie jesteśmy całością w kawałkach, czyli we are wholeness in parts. Następnie, kolejny cytat, żyj tak, jak gdyby twoje modlitwy zostały już wysłuchane. Żyj tą modlitwą. I kolejna rzecz to zmień informacje w polu i przez to zmienisz samo pole. Następna rzecz. Jeśli stawiasz się, jeśli inwestujesz, jeśli wykonujesz pracę, jeśli zapisujesz się na mentoring, jeśli pozwalasz sobie otrzymać coaching, co to musi oznaczać? Że wierzysz, że rezultat jest możliwy. A jeśli się wycofujesz i jeśli nie chcesz zapłacić tej ceny w pieniądzach, czasie, wysiłku, wierze, to znaczy, że nie masz wiary. Ale jeśli tak jest, to moje wieczory wiary ci w tym pomogą, a także mój nadchodzący podcast. Następnie pobłogosław swoją przeszłość, pobłogosław swoją przyszłość, pokochaj swoją przyszłość już teraz, aż do manifestacji, aż do tego momentu, w którym stanie się twoją teraźniejszością. Następnie powiedział takie zdanie. Ludzie nazywają cię wariatem czy szaleńcem, bo cię nie rozumieją. I mówił także w pewnym momencie, że była taka kobieta, która miała guza tarczycy i ten guz się jej wchłonął. Mało tego, rozmawiałam z osobami, które, uwaga, którym odrastały kości. I pomyślałam sobie, tak, w takim pomieszczeniu ja chcę być, wśród ludzi, którzy mają takie przekonania. Jednym wchłania się guz, drudzy, którzy praktycznie są w stanie paralitycznym, wstają i idą, inni, którzy mają trudności z trawieniem, oddychaniem, wracają do zdrowia, innym odrastają kości. Wow. I dr Joe pokazał też takiego chłopaka z Indii, który od dziecka cierpiał i nieważne, czy choroba, symptom jest genetyczny, od urodzenia, czy nabyty, wszystko jedno. I ten chłopczyk zachorował jako chłopiec malutki na pewną odmianę takiego, jak to się mówi,
stwardnienia rozsianego, coś takiego, co właśnie bardzo sprawia, że mięśni wiotczeją, nie pamiętam teraz dokładnie, bo to było rzadkie schorzenie, do tego stopnia, że nikt na świecie do tej pory z tego nie wyzdrowiał. I ten chłopak, znów się poruszam, bo to są, dla mnie to są, wiecie, moje przykłady wiary i moi bohaterzy i dzielę się tymi historiami, żeby napełnić Ciebie wiarą. To jest teraz intencja mojej pracy, napełnić Ciebie wiarą, staję do tej pracy z Tobą, tak bardzo zasilona, ja jestem teraz tytanem wiary. Ja tworzę, bo wierzę. Idę tam, bo prowadzi mnie tam serce pełne wiary. Jeszcze nie wiem jak, ale jak nie należy do mnie, ja przyciągam ludzi, klientów, doświadczenia, możliwości z pola. I nie tworzę już materia do materii, gdzie muszę szarpać się, nie wiem jak starać. Ja teraz z gracją, tworząc w polu kwantowym, przyciągam te piękne doświadczenia do siebie. I to jest ten nowy paradygmat. Zamiast tej fizyki newtonowskiej, w której jest przyczyna i skutek, tworzymy tylko w materii, do tego paradygmatu kwantowego, gdzie współtworzymy z boskością, z tym wyższym wymiarem i stajemy się i tworzymy energią. Naszym skupieniem tworzymy poprzez czystą intencję mózgu i wzniosłe uczucia serca. Dobrze, ale czym mówiłam o tym chłopaku z Indii? Tak. I on miał to schorzenie, na które nikt nie miał lekarstwa. I ten chłopak medytował przez 7 lat. 7 lat medytacji, pracy na pewno z materiałami doktora Joe. 7 lat! Przez 7 lat utrzymał wiarę, że się uzdrowi. I wiecie co? I było pokazane wideo, jak po którejś sesji medytacji on wstał też z wózka i mógł ruszać stopami, nogami, biodrami. Zredefiniujmy to, co jest możliwe. Zastanówmy się, jaka jest nasza wiara, jaki jest jej poziom. Bo gdybyś wiedziała, że Twoja obfitość przychodzi, Twoja miłość przychodzi, Twój sukces, i jakbyś wyszła mu na spotkanie, i jakbyś wyszedł temu na spotkanie. I jeszcze na koniec, to co dla mnie było najcenniejsze, słuchajcie, to poczucie, że... Ale to jest już, ja tłumaczę, nie na poziomie głowy, takiego konceptualnego zrozumienia, bo się o czym naczytałam, czy tak mówią inni. Już nie tyle nawet na poziomie uczucia, ale na poziomie moich wnętrzności, tego kim jestem, mojej istoty, poczułam bardzo głęboko, że źródło miłości jest w nas. Że to nie jest tak, że mnie ktoś musi pokochać, żebym czuła się szczęśliwa, tylko ja odnalazłam w sobie wodospady Niagary miłości, nieustanne i niekończące się, i ja chcę tą miłość dawać światu, dzielić się nią z Tobą, klientami, bliskimi. I odnalazłam w sobie to źródło miłości. I jest to stan u mnie teraz w całym moim jestestwie. Ja jestem chodzącą miłością. Ty jesteś uosobieniem miłości. To jest prawda naszej istoty. I wiem, że dla niektórych, którzy jeszcze może jesteście na etapie Justynko, ja się dopiero uczę, co to znaczy kochać siebie, co to tak naprawdę znaczy. Odkryłam, że tą miłość, ten stan znajduje się w sobie, w nas, w połączeniu z Bogiem. To jest nasza pełnia. Aha, i podczas szkolenia mieliśmy się łączyć z kilkoma częstotliwościami. Wibracji pełni, z nią było mi się bardzo łatwo połączyć. Wibracji obfitości. To w ogóle radość w sercu i znam to bardzo dobrze. To jest było bardzo łatwe dla mnie się połączyć. I wibracji oneness, czyli jedności. Jak dla mnie ta wibracja oneness, jedność, to wibracja boska. I
Piękne zdanie powiedział Joe Dispenza, że na tym szkoleniu nie ma lidera, nie ma przywódcy. Każdy z nas jest przywódcą. Jesteśmy jak stado ptaków, gdzie każdy przewodzi. I ta perspektywa niech zostanie z tobą. Ty jesteś przywódcą w swoim życiu, swojego domu, sąsiedztwa, kraju. Masz wpływ. Masz wpływ na to, jak się czujesz. I to nie jest tak, że ktoś sprawia, że się jakoś czujesz. Nie. To jest twój przywilej wybrać, jak się czujesz i jakie emocje przetwarzasz w sobie. Więc nikt nie sprawia, że czujesz się w jakiś sposób. Możemy oddawać naszą moc, a możemy pozostawać w sercu. I ja, słuchajcie, po tym warsztacie, po tym szkoleniu, seminarium, wróciłam tak przepełniona miłością, ale na takim poziomie, jakiego do tej pory nie znałam. Poczułam, że oczywiście, aha, tego, o tym jeszcze nie wspomniałam, tyle by opowiadać. Poczułam, że nastąpiło moje przebudzenie energii kundalini podczas głębokiej pracy z czakrami i stale to rozwijam. Doktor Dispenza także uczy właśnie tego specyficznego oddechu poprzez wszystkie czakry, poprzez zaciskanie pierwszej, drugiej, trzeciej czakry, oddechu aż do przysadki. Na początku było to dla mnie wymagające, a teraz już wraz z praktyką jest to wręcz przyjemność i chodzi o to, że my tak dużo energii tracimy na trawienie, na aktywność seksualną, na takie samostanowienie, że bardzo mało energii trafia do tych wyższych czakr, a już zwłaszcza do naszego mózgu. I poprzez zaciskanie tych centrum i połączenie z oddechem i właśnie przepływem tej energii kundalini poprzez płyn rdzeniowy, tak to się chyba po polsku mówi, spinal cordal fluid, poprzez ten płyn rdzeniowy, sięgamy i wytwarzamy taki nacisk na szyszynkę i ona wtedy działa jak antena, coś wspaniałego. To jest oddech Becoming Supernatural. W tej książce on mówi o tym oddechu. My właśnie ten oddech wykonywaliśmy. Wiele osób sobie z tym nie radziło. Ja oczywiście zawsze muszę wszystko wiedzieć, zawsze muszę znaleźć rozwiązanie, więc dużo o tym oddechu czytałam nawet przed szkoleniem i teraz pracuję z instruktorką jogi, energii kundalini, gdzie uczę się tylko oddychać, tylko mieć połączenie z tym aspektem mnie pracy z czakrami. Więc kochani, mam dla was teraz ogrom nowych wglądów, to jest tylko pierwsza odsłona, to wszystko nagram na podcaście, będziemy mieć cykl Wieczory Wiary. Chcę także w oparciu o to, co zdobyłam, opracowywuję taką pracę energii czakr, czyli każdego centrum energetycznego, a blokad finansowych. Jak każda z czakr, każde centrum rezonuje z blokadami finansowymi. Ale to będą o tym zapowiedzi. Poczytam jeszcze wasze komentarze. Podzielcie się, co wynosicie z tego spotkania, co tutaj do was przemówiło. Ja teraz zerknę na komentarze. Justyna, nawet nie wiesz, jak bardzo było mi potrzebne to spotkanie. Jestem jedną nogą w nowym, a jeszcze ciągle drugą w starym. Myślę, że wiele osób się tak czuje. Ja osobiście czuję się już w 85-90% w nowym. Jest mi z tym cudownie. Nie popadam w jakieś takie strachy czy wizje tutaj futurystyczne, że roboty nas przejmą i będzie źle. Ja wierzę, że zawsze świat zmierza do Boga. I co chwilę mam taki flashback ze starego, który mnie wciąga na parę chwil, wylewa kubeł zimnej wody na głowę, ale nie mogę puścić starego, bo jeszcze chyba nie do końca wykreowałam się w nowym. Przypomniałaś mi o doktorze Dispenzie, oczywiście. Dziękuję za zasilenie mojej wiary. Dzięki, Aniu. Okej, świetnie. Więc kochani, ja dziękuję za waszą obecność, za to, że jesteście tutaj. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają to nagranie na YouTubie, również tych, którzy dołączą w powtórce. Bądźmy tutaj, wspierajmy się wzajemnie, pozostańcie w kontakcie. Chętnie chcę was teraz obdarzać i dzielić się tą miłością i tymi pokładami, które wypracowałam. Ja również cieszę się, że wy jesteście.
dzięki Wam, to co robię, to co przeżywam, ma głęboki sens i dziękuję Bogu, dziękuję temu wielkiemu umysłowi, że jest mi dane, bo wiem, że mając dostęp do tego poziomu świadomości, do statku, tworzenia, nie każdemu jest dane pojechać na takie seminarium do Joe Dispenzy. Wiem, że to jest bardzo kosztowne. Wiem, że często ludzie mają małe dzieci, mają trudności, mają kogoś, kim się opiekują, więc dlatego chcę podzielić się tym, co mnie tam zostało przekazane i nie tyle uczyć pracy doktora Joe Dispenzy, bo na to się nie odważę i mam do niego wielki szacunek, więc on sam zaznaczał, aby tego nie robić. Natomiast przepuścić to przez filtr Justyny i nauczać tego, co moja dusza chce przekazać dalej w oparciu o to, co ja mam dać innym, o moją wizję, o to, co źródło chce wyrazić przeze mnie, autentycznie i w spójności z moim sercem, więc to mogę zrobić, to mogę dać. Będę tutaj często się pojawiać, także na moim nowym Instagramie, który rozkręcam, mam także nowy kanał na Telegramie, więc dołączajcie, będę się tutaj zjawiać na YouTubie, na Instagramie, na Telegramie, na podcaście, więc teraz ogromnie się aktywuję, bo teraz jest czas, pociąg odjeżdża, nie odkładaj, rozwijaj się, zmierzaj się z blokadami, zmierzaj się z tym, co jest tą starą, zbutwiałą, omszałą, tą zakurzoną energią, trzeba nam to oczyścić, teraz jest czas, teraz jest czas, teraz jest to, co chciałabyś nazwać później, nie ma później, jest tylko teraz i pociąg odjeżdża, nie mamy czasu, musimy działać, musimy uzdrawiać, musimy i tak naprawdę może musimy, już czas, trzeba. Tak, podcasty będą także na Spotify. Tak, kochani, besos z tego miejsca, z pięknego wybrzeża katalońskiego. Pozdrawiam, do wkrótce, widzimy się i słyszymy. Mua. Do widzenia.